Cześć, witam w 16 odcinku drugiej serii lekcji pływania z Neptunem. Tym odcinkiem zakończymy tę serię, ale już szykujemy się do kolejnej. Jeżeli macie sugestie, jakie elementy pływania mamy poruszyć w kolejnych odcinkach, napiszcie to w komentarzu, a my weźmiemy Wasze wpisy pod uwagę. Dzisiaj omówimy skok startowy do grzbietu. Zapraszam. Do tego, jak ważny jest skok startowy na dystansie wyścigu pływackiego, nie trzeba chyba już nikogo przekonywać. Skok startowy do grzbietu, którym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, to jeden z najtrudniejszych technicznie elementów w pływaniu, ale jednocześnie bardzo widowiskowy. Dobry skok startowy to umiejętność, która wymaga wielu ćwiczeń w wodzie, jak i na lądzie. Dzisiaj omówimy sygnały startowe, przeanalizujemy poszczególne fazy skoku oraz pokażemy ćwiczenia w wodzie, które z pewnością pomogą Wam w osiągnięciu celu, jakim jest nauczenie się skoku startowego z wody. Przejdźmy teraz do analizy. Start w stylu grzbietowym i w sztafecie zmiennej odbywa się z wody. Na pierwszy długi gwizdek sędziego głównego pływacy bezzwłocznie wchodzą do wody. Na drugi długi gwizdek pływacy bez zbędnej zwłoki podpływają do miejsc startowych, a kiedy zajmą pozycje startowe, starter podaje komendę na miejsce. Wtedy wszyscy pływacy muszą być nieruchomi, a starter podaje sygnał startu. Na komendę startera na miejsca zawodnik chwyta oburącz, uchwyt znajdujący się przy słupku startowym. Może wykonać chwyt pionowy lub poziomy, wyżej lub niżej. Natomiast stopy opiera o ścianę tuż pod powierzchnią wody. Stopy rozstawione są na szerokość bioder i nie są ustawione na ścianie w całości, tylko palce i przednia część stopy. Wysokość ułożenia stóp jest taka sama. Kąt ugięcia kolan od 90 do 140 stopni. Następnie pływak ugina ramiona w stawach łokciowych i podciąga tułów do ściany pływalni. Plecy znajdują się nad wodą. Głowa schowana jest między rękami, a łokcie skierowane w dół. Warto zaznaczyć, że od dłuższego czasu na arenach pływackich można zauważyć platformę startową dla grzbiecistów. Oficjalnym powodem jej pojawienia się jest wyrównanie szans przez wyeliminowanie ześlizgnięć ze ściany podczas startu w grzbiecie. Po usłyszeniu sygnału startowego pływak odbija się bardzo mocno nogami i rękami. Nogi prostuje w stawach kolanowych i biodrowych, a ramiona przenosi w bok i do tyłu, ewentualnie w górę i do tyłu. Pamiętajmy, że rękami również powinniśmy się odbić. Przeniesienie rąk bokiem umożliwi lepsze wygięcie ciała, ale również wyrzucenie klatki piersiowej do góry, a głowie umożliwi ułożenie się pod odpowiednim kątem. Podczas lotu ciało pływaka tworzy łuk z biodrami znajdującymi się w położeniu najwyższym. Głowa odchyla się do tyłu, co ułatwia lot ciała po linii paraboli. Jako pierwsze do wody zanurzają się dłonie, następnie ramiona, a w końcu pozostałe części tułowia. Uwagę należy zwrócić na jeszcze jeden element. W momencie, gdy biodra wchodzą do wody, nasze stopy, zgięte podeszwowo, powinny zareagować mocnym kopnięciem w górę. Potem nogi odrywają się od wody i podążają za resztą ciała. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Basen nie powinien być zbyt płytki, a jeżeli jest, to musicie pamiętać, aby wejście do wody nie było zbyt głębokie. Odpowiednie ustawienie dłoni pozwoli w pewnym stopniu kontrolować głębokość płynięcia tuż po skoku. Kąt wejścia do wody powinien być taki sam w każdym skoku. W to samo miejsce, w którym linię wody przecinają ręce, powinny wejść też nogi. Musimy pamiętać, żeby przy skoku nie było dużego rozprysku wody. Podczas zanurzenia się ciało przyjmuje jak najbardziej opływowy kształt, co eliminuje w znacznym stopniu opory. Wejście ciała do wody pod odpowiednim kątem oraz jego opływowa pozycja pozwalają na utrzymanie dużej prędkości w trakcie trwania poślizgu. W momencie wytracania prędkości pływak rozpoczyna ruchy nogami. Aktualnie większość pływaków rozpoczyna ruchy nóg od techniki delfinowej. Ruch nogami powinien zaczynać się od bioder, a kopnięcia powinny być krótkie, ale bardzo intensywne. Ostatnim elementem będzie odpowiednie wyjście z wody.
W momencie, kiedy czujemy, że za chwilę przetniemy taflę wody, przestajemy kopać nogami do delfina i zaczynamy pracować nimi do grzbietu. W tym samym momencie następuje również ruch jednego ramienia pod wodą. Przebicie tafli wody powinno być energiczne, a pierwszy cykl dużo silniejszy od pozostałych. Ruch ten powinien pozwolić nam położyć się na wodzie. Podobnie jak w przypadku skoku startowego ze słupka, skok startowy do grzbietu powinniśmy rozbić na poszczególne elementy i każdy trenować regularnie. Ale chciałbym odnieść się jeszcze do analizy, bo macie pewnie do niej dużo pytań. Jak w końcu przenieść te ręce? Czy nogi na ścianie mieć centymetr niżej czy wyżej? I jaki kąt w kolanach? Odpowiedzi na te pytania musicie znaleźć sami lub wspólnie z waszymi trenerami. To w końcu wy, jako zawodnicy, musicie wypracować optymalną dla siebie pozycję. A teraz przejdźmy do kilku ćwiczeń, które na pewno wam w tym pomogą. W pierwszym ćwiczeniu wykonamy przeskoki przez linę. Ćwiczenie to zaczynamy od stania tyłem do liny, odbijamy się od dna basenu i przeskakujemy nad liną. Odpowiedni łuk i wyciąganie bioder nad wodę to element, do którego musimy dążyć, jeśli chcemy skakać prawidłowo. Teraz poćwiczymy poślizg pod wodą oraz prawidłowe wyjście z wody. Stajemy przodem do ściany basenu, następnie chwytamy ścianę oburącz, wykonujemy przysiad i odbijamy się od niej stopami, jednocześnie przejmując opływową sylwetkę. W momencie, kiedy wytracamy prędkość, zaczynamy wykonywać ruchy delfinowe. W tym ćwiczeniu warto również zaakcentować mocne wyjście z wody. Kolejne ćwiczenie ma za zadanie wzmocnienie waszego odbicia. Odbijamy się z pozycji startowej i lądujemy na pośladkach. Tym razem wykonujemy pełen skok, dalej akcentując mocne odbicie. W tym ćwiczeniu użyjemy makaronu. Trener powinien dostosować odległość i wysokość makaronu w zależności od umiejętności zawodnika. Skok do obręczy pozwoli trenować idealne wejście do wody w jednym punkcie. Średnicę i odległość koła dobiera trener. Dla bezpieczeństwa celowo dobraliśmy miękki przyrząd. W tym ćwiczeniu po mocnym wybiciu należy zrobić pełen obrót, przenosząc nogi nad głową. Odbijamy się jak przy normalnym starcie, ale specjalnie wykonujemy obrót i staramy się jak najszybciej wrócić na miejsce startu. To zadanie ćwiczy wyciąganie bioder ponad wodę. Pamiętajcie, że do wykonania tego ćwiczenia basen naprawdę powinien być głęboki. W ostatnim ćwiczeniu wykonamy start na komendę i przepłynięcie krótkiego odcinka z maksymalną prędkością. To ćwiczenie pozwoli zaakcentować mocne wyjście z wody.
Zanim zakończymy dzisiejszą lekcję, pokażemy Wam jeszcze kilka błędów, których musicie wystrzegać się, pracując nad efektywnym skokiem do grzbietu. Ułożenie stóp zbyt wysoko na ścianie powoduje ryzyko ześlizgnięcia. Tak ułożone stopy sprawią również, że ciężko będzie Wam utrzymać się na słupku. Ułożenie stóp zbyt nisko również spowoduje ześlizgnięcie się pod wpływem ciężaru ciała. Stopy na ścianie zbyt szeroko nie będą naturalną i dobrą pozycją do odbicia. Zbyt płaski skok sprawi, że utracimy zbyt szybko prędkość. Kończymy odcinek poświęcony skokowi statatowemu do stylu grzbietowego. Jednocześnie był to ostatni odcinek naszej drugiej serii lekcji pływania z Neptunem. Przypominam o komentarzach, w których możecie napisać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnej serii. Nie zapomnijcie również o lajkach i subskrypcji. Trenujcie regularnie i dążcie do prawidłowej pozycji, ale też optymalnej dla Was. Niech ten dzisiejszy skok będzie również super skokiem w nowy rok. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.